Zdrap Advent. Zapraszam Cię na myśl ze zdrapki adwentowej. Pokój, dobro, szczęść Boże. Zdrap Advent. Dzisiaj kolejne zadanie, bardzo trudne do wykonania. Pomódl się koronką do Bożego Miłosierdzia za osobę, która odeszła z Kościoła. Bardzo łatwo nam jest modlić się za tych, którzy nas klepią po ramieniu, rozmawiać z tymi, którzy myślą podobnie jak my, a trudniej nam jest rozmawiać z tymi, czy modlić się za tych, którzy nie tyle nas prześladują, mówią źle o nas, ale może nawet za tych, których znaliśmy i odeszli z Kościoła. Z różnych powodów. Nie tylko z tego powodu, o którym jest głośno w mediach, ale po prostu, nazwijmy to, nie czują Pana Boga. Co zrobić? Wyjdź na pustynię swojego życia. Zobacz, doświadcz tego, co jest w Twoim życiu najbardziej potrzebne. Chcesz być świętym? Powiedz sobie tak. Będę starał się być dobry dla żony, dla dzieci, dla męża. Będę starał się być dobry dla samego siebie. To słowa m.in. księdza Piotra Pawlukiewicza, który znowu urzeka mnie swoim słowem, tym wszystkim, co nam pozostawił. Ocali nas Jezus, jak mówił, i osobista wierność Jezusowi. Drogi bracie, droga siostro, drogi kolego, droga koleżanko, która może odeszłaś od Kościoła, spróbuj wrócić i na nowo odkryć Jezusa, tak osobiście doświadczając relacji z Nim. Może nie poprzez śpiewy, może nie poprzez sakramenty, ale poprzez spotkanie z drugą osobą. Zapraszam Cię tu do nas, do Franciszkanów. Nie chodzi tutaj, żebyś przyjechała na konferencję, na godzinę adoracji, ale żebyś spotkała się z drugim człowiekiem, a może przede wszystkim z sobą samym. Ja dzisiaj za Ciebie pomodlę się koronką do Bożego Miłosierdzia, co zresztą czynimy codziennie, prawie codziennie, za 5.20 na kanale YouTube'owym. Modlimy się m.in. o dar nieba dla księdza Piotra Pawlukiewicza. Módlmy się za siebie nawzajem, nawet za tych, którzy odeszli z Kościoła formalnie, ale przecież jeśli jesteś ochrzczony, to w Kościele jesteś częścią Kościoła. Nawet jeśli jesteś poraniony, poraniona, może jesteś skrzywdzony, skrzywdzona, jesteś Kościołem, częścią Kościoła i Kościół o Tobie pamięta. Z Bogiem. Aha, i jeśli masz trochę czasu, obejrzyj impresję z zimowej scenerii Franciszkanie Koszarawa Bystra, w klasztorze, którym obecnie posługuję. Zapraszam Cię na duchowe spa. Do zobaczenia. Z Bogiem.